Zaprezentuję Wam ćwiczenie, którym będą naprzemienne wejścia na skrzynię ze sztangą na karku. To ćwiczenie zaangażuje do pracy głównie mięśnie pośladkowe, dwugłowe oraz mięśnie czworogłowe. Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Chwytamy sztangę i kładziemy ją na karku. Stajemy blisko skrzyni. W lekkim rozkroku stopy całe przy podłożu, lekko ugięte stawy kolanowe, łopatki ściągnięte. Stawiamy całą stopę na skrzynię. I wykonujemy ruch koncentryczny, czyli wchodzimy na nią. Podczas tego ruchu koncentrycznego wykonujemy wydech. Ten ruch jest dynamiczny. Następnie tą samą nogą wykonujemy ruch ekscentryczny, czyli powoli schodzimy ze skrzyni. Skupcie się na tym, aby faza ekscentryczna była naprawdę bardzo dobrze kontrolowana. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to pochylanie się w kierunku nogi, która stoi na skrzyni. Kolejnym błędem jest stawianie niecałej stopy na skrzyni. To odbierze nam stabilność pozycji. I ostatnim błędem jest wykonywanie przeprostu w stawach kolanowych w końcowej fazie ruchu koncentrycznego, kiedy stoimy już na skrzyni. Przejdźmy do prawidłowego wykonania ćwiczenia. Jest to bardzo dobre, lecz ciężkie ćwiczenie, które wpłynie na rozbudowę mięśni nóg.